Witam serdecznie wszystkich zainteresowanych tematyką UFO. Pewna bardzo osobliwa cecha UFO polega na tym, że świadkowie często przedstawiają skrajnie różne opisy kształtów, wymiarów, koloru i w końcu zachowania się obiektu, chociaż biorąc pod uwagę zgodność czasu obserwacji, kierunku ruchu i szeregu innych danych, można by przyjąć, że chodzi praktycznie o to samo zjawisko. Jeden z takich przypadków zdarzył się w czerwcu 1978 roku w obozie pionierskim w Klazmie, to jest obwód moskiewski, gdzie pięciu instruktorów oraz trzech uczniów starszych klas obserwowało przez pół godziny lot UFO po skaczącej trajektorii. Przy czym jego postrzeganie okazało się mocno zróżnicowane. Dla jednego mężczyzny z kadry obiekt wyglądał jak ognisty dysk, dla drugiego jak owal z jasnego światła, trzeci widział gwiazdę w otoczeniu małych gwiazdek. No jeden z pionierów twierdził, że był to podłużny, srebrzysty przedmiot, inny natomiast opisywał coś, co przypominało kształtem jajko i było ciemne. Świadkowie podawali też najróżniejsze wersje, jeśli chodzi o liczbę rzędów i koloru świateł na obiekcie. W innym przypadku, we wrześniu 1982 roku, ponad 30 niezależnych obserwatorów w różnych punktach Krymu obserwowało w tym samym czasie przelot jakiegoś nieznanego świecącego obiektu. Większość świadków twierdziła, że obiekt leciał wzdłuż linii prostej z północnego zachodu na południowy wschód z prędkością samolotu, chociaż dane co do momentu jego pojawienia się i zniknięcia były bardzo rozbieżne. Jeszcze bardziej zadziwiające były relacje świadków o kształcie UFO. Jedni opisywali go jako kulę, inni jako cylinder lub cygaro, a byli też i tacy, którzy widzieli ścięty stożek albo trójkąt. Pojedynczy świadkowie informowali nawet o podziale obiektu na cztery części. Szacowana wysokość lotu także była mocno zróżnicowana od 100 metrów do 10 kilometrów. Przyczyny takiego zróżnicowania postrzegania UFO przez poszczególne osoby tkwią być może nie w jakichś szczególnych właściwościach obiektów, ale po prostu w zawiłości ludzkiej psychiki. Specjaliści od kryminalistyki dobrze wiedzą, że świadkowie często w sposób skrajnie różny opisują wygląd zewnętrzny i ubranie przestępcy, co tłumaczy się nieoczekiwaną i krótkotrwałą obserwacją danej osoby oraz silnym zdenerwowaniem świadków. Poza tym niemałą rolę odgrywa stereotyp osobistego postrzegania, emocje oraz wyobraźnia. Ludzie zmyślają czasem jakieś szczegóły, aby potwierdzić swoją wersję, aby ją ubarwić dla większej jakiejś atrakcyjności. Potwierdzeniem oczywiście tego mogą być zebrane przez Towarzystwo Geograficzne ZSRR relacje ponad 100 naocznych świadków, którzy w nocy 15 maja 1981 roku obserwowali zjawisko wystrzelenia Sputnika Meteor 2 z kosmodromu Plesieck w obwodzie archangielskim. Mimo iż wszyscy obserwatorzy w Leningradzie obserwowali to zdarzenie w tym samym czasie, bo było to od 1:30 do 2:00 i w tym samym kierunku, wiele relacji różni się znacznie między sobą. Jedni świadkowie widzieli obiekt w kształcie świecącego stożka z odchodzącymi z tyłu promieniami, dla innych był to świecący trapez z dwiema parami wygiętych wąsów. No, byli też tacy, którzy opisywali jasny owal, za którym ciągnęły się świetlne wstęgi łączące się na końcu. W tym samym czasie ten sam obiekt odbierano jako świecącą kulę z trzema promieniami, wokół której widoczna była półprzeźroczysta otoczka, albo widziano pięcioramienną gwiazdę. Coś podobnego zdarzyło się też 2 grudnia 1983 roku na Ukrainie. Dokładna analiza ponad 600 relacji świadków, którzy obserwowali lot grupy świecących obiektów nad Ukrainą, wykazała, że był to najprawdopodobniej odrzucony stopień rakiety albo aparat kosmiczny, który spłonął w atmosferze na wysokości około 140 kilometrów po zejściu z okołoziemskiej orbity. No, byli też i tacy, którzy widzieli statek kosmiczny lecący na wysokości poniżej kilometra albo obiekt, który zmieniał wysokość lotu. Pojawienie się
UFO wywołuje zwykle wśród obserwatorów przerażenie. Ludzie nie są przygotowani na takie spotkanie, reagują bardzo emocjonalnie, a na dodatek widzą obiekt zaledwie w ciągu kilku minut albo i sekund, co oczywiście również nie sprzyja obiektywnej obserwacji. Zauważono również, że jedni ludzie wyraźnie widzą UFO, a inni niczego nie widzą, chociaż patrzą we właściwym kierunku i nie mają problemów ze wzrokiem. We wrześniu 1964 roku, kiedy 150 pensjonariuszy Kastropolskiego Domu Wypoczynkowego na Krymie brało udział w morskiej wycieczce na Kutrze, nad morzem pojawił się świecący dysk wielkości księżyca, który nagle się zatrzymał. Większość pasażerów uważnie obserwowała ten dysk w ciągu 3-4 minut, ale niektórzy z nich, mimo usilnych starań, niczego nie zobaczyli. W drugim przypadku, nad Winnicą, która leży na Podolu, bezpośrednio nad piątką obserwatorów przyleciał jasno-żółty dysk. Trzy osoby wyraźnie go widziały, podczas gdy czwarty świadek dostrzegł tylko coś niewyraźnego, a kobieta obdarzona świetnym wzrokiem w ogóle niczego nie zobaczyła, chociaż próbowano jej pomóc, pokazując obiekt. W czasopiśmie Technika Młodzieży z 1989 roku akademik Rauschenbach przytacza również też podobny przykład. Pracujący między innymi u Koroliowa, Koroliow to jest ojciec radzieckiej kosmonautyki, specjalista od rakiet, szedł pewnego dnia wraz ze swoim dorosłym synem studentem do garażu i zobaczył, jak w bezpośredniej bliskości między dwoma drzewami wylądował, a następnie wzleciał obiekt w kształcie talerza i chociaż zwrócił na to uwagę syna, ten praktycznie niczego nie zauważył. Fakt, że różni ludzie postrzegają to samo UFO na różne sposoby, albo mogą UFO w ogóle nie dostrzegać, świadczy o tym, że ludzie być może odbierają UFO nie tylko optycznie, ale też dodatkowo za pomocą jakichś psychicznych zdolności. Są one podobne do zdolności ekstrasensów. Prawdopodobnie większość ludzi w różnym stopniu są one też uśpione. Duże rozbieżności w relacjach naocznych świadków stanowią czynnik utrudniający stworzenie kompleksowego obrazu każdego konkretnego zjawiska UFO. Każą też z dużą dawką ostrożności odnosić się do jego opisów sporządzonych przez pojedynczych obserwatorów, jako że stanowią one subiektywne odczucia danego obserwatora, którego nie można przyjmować za charakterystykę obiektu. A taką można sporządzić tylko w przypadku zbieżności relacji kilku, a przynajmniej dwóch niezależnych świadków, albo dysponując dowodem jednego obserwatora w postaci zdjęć obiektów. Kierownictwo Radzieckiego Instytutu Meteorologiczno-Hydrologicznego, najwyraźniej biorąc pod uwagę te warunki, wydało zarządzenie dla zespołów stacji i posterunków, aby składać raporty z obserwacji nietypowych zjawisk tylko wtedy, jeśli istnieje co najmniej dwóch świadków zdarzenia. Rozpatrując niezwykłe właściwości UFO i emitowanych przez nie promieni, należy podkreślić, że wiele z nich jest obserwowanych stosunkowo rzadko, a poza tym każdy obserwowany obiekt przejawia zwykle tylko niektóre z opisywanych możliwości. A to daje podstawy do tego, aby wnioskować, że różne UFO być może dysponują niejednakowymi właściwościami. Osobliwe cechy UFO zostały zarejestrowane przez wielu wiarygodnych obserwatorów i wskazania różnych przyrządów. Dlatego można by wnioskować, że UFO stanowią jakąś realną rzeczywistość, którą należy rozpatrywać i starać się wyjaśniać bez mistyki na podstawie istniejących i być może czekających na odkrycie jakichś nowych praw fizyki. A ja jestem ciekawy, co wy na ten temat myślicie, co uważacie, jakie jest wasze zdanie. Pozostawcie swój ślad w komentarzach, zalajkujcie, żeby ten film dotarł do jak największej liczby osób, żeby jak największa liczba osób miała możliwość zaznajomienia się z tymi informacjami i skomentowania go. Będę bardzo wdzięczny. Trzymajcie się ciepło.